To pierwszy zakład aktywności zawodowej, który zostanie utworzony na terenie bolesławieckiego powiatu. Podobnie jak inne tego typu zakłady, tworzony jest w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W tym przypadku celem jest także poprawa jakości żywienia w szpitalu powiatowym. Po pierwsze, będą uaktywnieni ci ludzie niepełnosprawni, a po drugie, jakość szpitala, to znaczy wyżywienie, tam będzie też zorganizowany bufet dla tych, którzy będą odwiedzali pacjentów. Polepszy się po prostu pobyt pacjenta w tym szpitalu. W zakładzie aktywności zawodowej mają znaleźć zatrudnienie osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym. Składamy taką ofertę, że będziemy zatrudniać około 35 osób niepełnosprawnych ze stopniem niepełnosprawności znacznej i umiarkowanej i przy tym będzie pracowało 16 osób, którzy będą jak gdyby nadzorowali tą pracę. Procedurę powstawania Zakładu Aktywności Zawodowej koordynuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.